Witam was, bracia i siostry, bardzo serdecznie na tym miejscu. I kochani, dzisiaj skupimy się na jednej wyjątkowej księdze w Bożym Słowie. Jest to księga, która w młodości trochę przyprawiała mnie o pewien jakiś taki dyskomfort. Troszkę czytając tą księgę czułem się jakiś zawstydzony czy zakłopotany. A szczególnie w okresie, kiedy byłem młodzieńcem, kiedy byłem nastolatkiem, wydawało mi się, że ta księga jakoś nie pasuje w otoczeniu wszystkich ksiąg Biblii. I dlatego księgą, tą, nad którą się pochylimy teraz, jest księga Pieśń nad Pieśniami. Kochani, spośród 1005 pieśni, które Salomon napisał, ułożył, ta księga jest pieśnią nad wszystkimi pieśniami. Po prostu nie ma sobie równych. To jest najwspanialsza pieśń ułożona przez Salomona, z inspiracji oczywiście Ducha Świętego. Pieśń nad pieśniami. Dlaczego czułem się zakłopotany, gdy czytałem ją, kiedy miałem ileś tam lat, kiedy dorastałem? Dlatego, że praktycznie całość tej księgi jest poświęcona relacjom, opisuje relacje między oblubieńcem a oblubienicą. I ona jest wyjątkowa, w sposób jak gdyby proroczy odkrywa to, w jaki sposób nasz Pan Jezus Chrystus traktuje swoją oblubienicę i w jaki sposób oblubienica traktuje swojego Pana Jezusa Chrystusa. Są tam pewne sceny, które no, czasami można zrozumieć, ale na pewno nie będąc kawalerem, w małżeństwie można to zrozumieć. A więc, kochani, wyjątkowa księga, ponieważ opisuje wzajemne relacje pełne miłości, oddania samego siebie i widać w tej księdze takie absolutne oddanie sobie nawzajem. Dlatego przeczytam może na początek trzy fragmenty, które właśnie mówią o tej relacji, o tym oddaniu oblubieńca i oblubienicy, oblubieńcowi, oblubieńca, oblubienicy. Więc przeczytam może z drugiego rozdziału, 16 werset. Mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lilii. 6 rozdział, 3 wiersz. Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. I 7 rozdział, 11 wiersz. Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Kochani, widać, tak jak przeczytałem w tych trzech fragmentach, widać tutaj takie całkowite oddanie siebie samych sobie. I tematem dzisiejszego mojego rozważania, zwiastowania będzie to, jak sprawdzić, na ile jestem oddany oblubieńcowi, czyli że należę do niego całkowicie, a on należy do mnie, tak jak czytaliśmy tutaj w tych fragmentach, że całkowicie jestem jego własnością, a on jest moją własnością. Jak to sprawdzić? I kochani, najlepiej posłużyć się tutaj obrazem małżeństwa, dlatego że cała ta księga właśnie mówi nam o tym, co się ma wydarzyć, o weselu barankowym, o tym, że nasz oblubieniec pewnego dnia poślubi swoją oblubienicę, będzie wesele barankowe. A więc jak sprawdzić, na ile jestem oddany oblubieńcowi? Więc posłużę się tu obrazem małżeństwa. Małżeństwa, którego diabeł nienawidzi jako instytucji i robi wszystko, aby obraz małżeństwa był dzisiaj wykrzywiony.
Ale pozwólcie, że właśnie ten obraz małżeństwa przytoczę tutaj jako jak gdyby takie najlepszy przykład. Kochani, jak to jest, kiedy dwoje ludzi chcą się pobrać ze sobą, to w przysiędze małżeńskiej oni mówią, że biorę sobie ciebie za żonę, a mąż mówi, żona mówi, a ja biorę ciebie sobie za męża. Ja się zastanawiałem nad tym i stwierdziłem, że ta przysięga, to przyrzeczenie powinno być troszkę inaczej sformułowane, że właściwie kto za kogo wychodzi i kto sobie kogo bierze. Bo wiecie, ja uważam, że powinno być to troszkę inaczej sformułowane. Powinno być sformułowane tak, że wydaję siebie samego tobie. I ta druga osoba też powinna takie coś powiedzieć. Wydaję samego siebie tobie. Nie biorę ciebie, ale wydaję. Kochani, jeżeli coś biorę, to coś sobie biorę, to jeżeli coś sobie wziąłem, żeby było moje, to po prostu mogę to sobie zostawić, tak? Mogę sobie to oddać, mogę porzucić, ale kochani, jeśli ja wydaję siebie samego za coś, czy za kogoś, w tym przypadku tu mówimy o małżeństwie, to jest to zupełnie coś innego, jest to coś głębszego. Coś o wiele głębszego. Gdy ja mam świadomość, że ja wydaję samego siebie za moją żonę, a moja żona wydaje samą siebie za mnie, to jest o wiele głębszy związek niż wtedy, kiedy ja tylko biorę, a nie mam jak gdyby tej gotowości, że ja wydaję samego siebie. Kochani, co to znaczy wydawać siebie samego drugiej osobie? Na pewno to jest powierzenie samego siebie do całkowitej dyspozycji tej drugiej osobie. To znaczy, że ta druga osoba ma do mnie pełne prawa. Już dłużej jak gdyby nie należę do samego siebie. Tak jak zresztą Boże Słowo mówi, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego i nie należymy też do siebie samych, ponieważ Duch Święty w nas zamieszkuje i należymy do Ducha Świętego, do naszego Pana. I kochani, nawzajem mamy do siebie jakieś, mamy pełne prawa. I Paweł opisuje tą zależność w małżeństwie, która dotyczy sfery, co prawda, fizycznej, ale wierzę, że to również dotyczy i sfery duszewnej czy duchowej. I czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdziale, 3 i 4 werset. Przeczytajmy ten fragment. Bardzo ważny fragment. Bo to też jest pewien obraz tego, jak powinniśmy żyć w naszych małżeństwach. Mąż niech oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Bardzo ciekawe słowo tutaj jest. Widzimy tutaj jak gdyby tą wzajemność. Wzajemność, oddanie, że nawzajem jak gdyby oddajemy siebie samych sobie. Pytanie mam takie, a jeśli nie oddam siebie żonie, czy żona odda mi się? Jeżeli ja nie jestem gotów oddać siebie żonie, czy ja mogę się spodziewać, że żona mi się odda? Kochani, niektórzy myślę, że może żona się oddać, ale nie będzie to oddanie piękne, lecz wymuszone. Niektórzy zachowują się w małżeństwie jak w tym przysłowiu. Co twoje, to moje, a co moje, to nie ruszaj. Czasami słucham różnych małżeństw, przychodzą do biura i tam opowiadają, chcą płacić i mówi, no to teraz mążu płać, albo żono płać, ty za to płacisz, ja nie płacę, ty za to płacisz.
jak tak obserwuję, no trochę im współczuję, że po prostu nie mają wspólnej kasy, tylko ja mam swoją kasę, a ty masz swoją kasę. I na tle kasy dochodzi bardzo często do różnych zatargów i spięć i tak dalej, prawda? Nie jest to obraz, jaki tutaj czytamy, że praktycznie powinniśmy być nawzajem oddani sobie we wszystkim. W kasie, w dobrym, w złym, w potrzebach, w chorobie, we wszystkim. Więc nie, to jest moje, a to jest twoje, ale to jest nasze. Amen? Ja tak wierzę. My mamy razem. I kochani, ale to tak na marginesie. Kochani, takie małżeństwa, które są nastawione na branie, a nie na dawanie samych siebie, skazane są na rozpad. To jest pewne, że jeżeli ktoś wchodzi w związek małżeński i myśli sobie, że będzie z tego związku czerpał korzyści i będzie nastawiony na branie, a nie będzie nastawiony na danie, to takie małżeństwo jest skazane na rozpad. I dlatego wielu dzisiaj rozczarowuje się po pewnym czasie, wchodząc w związek małżeński, że on myślał, że on więcej dostanie, a tu trzeba coś z siebie dać, żeby otrzymać. Kochani, nie wiemy o tym, że w związku małżeńskim nieważna jest ta druga osoba, nieważne jest w sensie, chciałem powiedzieć, że najważniejsze jest nie ta, że mam właściwą osobę i będę wtedy szczęśliwy, tylko najważniejsze jest to, że ja jestem właściwą osobą. Amen? W związku małżeńskim ja muszę być właściwą osobą. Nie oczekuję, że mam właściwą osobę i będę szczęśliwy. Ja muszę być właściwą osobą. Oczywiście, to też z kim się pobieramy ma znaczenie i jak najbardziej. Ale po prostu to ja muszę być właściwą osobą. Dla mężczyzny najlepszą rzeczą jest poświęcenie się dla swej wybranki. Nie ma lepszej rzeczy jak poświęcenie się dla swojej wybranki. Dlaczego? Bo jak bumerang, mężczyzna, mąż będzie zbierał to, co zasiał. Jak bumerang przyjdzie zadowolenie do niego. A żonie nie będzie ciężko oddać się takiemu mężowi, gdy wie, że ją kocha. Prędzej czy później taki mąż zbierze owoc spełnienia, gdy odda się jej całkowicie. I tak jak już powiedziałem, że sekret szczęśliwego małżeństwa tkwi nie w tym, aby znaleźć właściwą osobę, ale aby być właściwą osobą. I jak ten obraz małżeństwa przełożyć na relację człowiek-Bóg? Dlatego, że to jest taki wymowny obraz tutaj w tej księdze Pieśni nad Pieśniami, gdzie jest opisane relacje między oblubieńcem a oblubienicą. Czytaliśmy o tym właśnie, że te relacje pokazują nam na naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszym oblubieńcem i na nas, na Kościół Jego, na oblubienicę. I tam są opisane te relacje. I przeczytałem na samym początku te fragmenty o tym, jak oblubienica wyznaje, że ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie. A więc jest tutaj to pełne oddanie, świadomość tego, że mój oblubieniec w pełni oddał mi się i że ja jako oblubienica też jestem oddana mojemu oblubieńcowi. I kochani, kiedy patrzymy jak przełożyć ten obraz małżeństwa na relację człowiek-Bóg, to widzimy tutaj pewną zasadę. Jeśli chodzi o naszego Pana Jezusa Chrystusa, możemy powiedzieć tak, że On samego siebie, jeszcze zanim myśmy Go poznali i pokochali,
daleko wcześniej niż myśmy mogli pomyśleć. On wydał samego siebie za nas. Wydał samego siebie za nas i to zrobił na maksa. Na maksa. Nie zrobił tego po jakiejś najprostszej linii oporu, ale wydał siebie za nas na maksa, do końca. Całego siebie wydał na maksa. Czytamy o tym w liście do Efezjan w 5:25, że Chrystus wydał za Kościół samego siebie. Czyli On nie wziął sobie Kościół, ale On wydał siebie za Kościół. I to wydanie Chrystusa Jezusa zdobyło oblubienicę, zdobyło Kościół. Zdobyła przede wszystkim Jego miłość, to całkowite oddanie, swoje życie, które poświęcił do końca. I kochani, nie tylko oddał On samego siebie, swoje ciało. Kochani, nie tylko oddał swoją duszę, ale On oddając samego siebie, chciał również podzielić się jeszcze z czymś. Nie tylko sobą, ale również dziedzictwem, które przygotował dla każdego z nas. Wiecie, kiedy On oddał swoje życie za nas, wydał samego siebie, to wraz z Nim, Boże Słowo mówi, zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wraz z Chrystusem zostało nam darowane dziedzictwo do dyspozycji naszej. Dziedzictwo do dyspozycji naszej. Kochani, czym jest to dziedzictwo? Ono oczywiście dotyczy naszej przyszłości, ale również dotyczy naszej teraźniejszości. I w tych właśnie dwóch aspektach chciałbym rozważyć, czym jest dziedzictwo, które mamy wraz z Chrystusem, kiedy On oddał samego siebie. Jeśli chodzi o przyszłość, to my wiemy, że to dziedzictwo jest życie wieczne. Czytamy o tym w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale 3-4. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest, gdzie? W niebie dla was, dla nas. Niektórzy mówią, że to dziedzictwo tutaj na ziemi jest zachowane, ale my tu wyraźnie czytamy, że to jest w niebie. I nie dajmy się zwieść tym, którzy mówią, że tylko na ziemi będzie tutaj nowa ziemia i będzie to dziedzictwo tylko na ziemi, ale kochani, jest powiedziane, że jest zachowane dla nas w niebie. Inne słowo mówi, że w Efezjan 1:3 ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I w Rzymian 8:18 albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, którą się nam ma objawić. A więc tym dziedzictwem jest życie wieczne w obecności Bożej. Nie możemy sobie tego może nawet wyobrazić. Sami swoimi myślami nie jesteśmy w stanie. Jedynie Duch Święty może nam to objawić. Ale również chwała, która się nam ma objawić, też nie możemy sobie może tego do końca wyobrazić. Ale jest powiedziane, że chwała, która się nam ma objawić. W liście do Efezjan 1:18, może jeszcze też przeczytam ten fragment. I aby Bóg oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. W dziedzictwie, jaka bogactwo chwały. Kochani, to wszystko mamy wraz z oddaniem Chrystusa dla nas. To wszystko jest w Nim darowane, bo wszystko przez Niego i wszystko dla Niego zostało stworzone. Inne słowo mówi, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co na serce nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A więc to dotyczy przyszłości, dziedzictwa. Natomiast jest również ten aspekt teraźniejszości. List do Efezjan 1:19, następny werset tutaj, czytamy, że również Paweł modli się, aby
Efezjanie zrozumieli, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. A więc tym dziedzictwem to jest Jego moc, która działa wobec naszego życia, z której możemy korzystać tu na ziemi teraz. Dlatego, że ta moc jest objawiana dzięki wierze. Dzięki wierze. My wierzymy i Bóg zaczyna działać. A więc w niebie już nie potrzeba będzie żadnej wiary, ale tu na ziemi potrzebujemy wiary i poprzez wiarę Bóg objawia swoją wielką moc. Moc wobec nas. Jest to moc Ducha Świętego, Jego obecność, którą nam daje. I Boże Słowo mówi w drugim liście Piotra 1:3, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Do życia i pobożności, a więc chodzi o nasze życie tutaj na ziemi. To jest również część dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. Zresztą takie słowo Rzymian 8:32 jest powiedziane, że On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, znowu to słowo wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. I to dotyczy przyszłości, ale również teraźniejszości, że w Nim mamy absolutnie wszystko. Co nam dał Pan Jezus Chrystus? Jego śmierć, Jego życie, przede wszystkim wolność od grzechu. Możemy panować nad grzechem. Kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, to nie tylko jesteśmy wolni, ale panujemy nad grzechem. Wolność od strachu przed śmiercią. Tak wielu ludzi się boi. Nie wie, co ich czeka. Ale kto należy do Jezusa Chrystusa? Kto wydał samego siebie Jezusowi? Ten się nie boi śmierci. Tego, co będzie po śmierci. Co nam dał jeszcze? Panowanie nad diabłem i jego pokusami. Pan Jezus powiedział, oto daję wam moc, abyście deptali. Właściwie jest to słowo użyte, władzę. Abyście panowali nad wszelką mocą, abyście deptali po wszelkiej mocy ciemności, abyście chodzili po wszelkiej mocy ciemności. A więc to jest symbol panowania nad wszelką mocą ciemności. To jest nasze dziedzictwo, kochani. Nie musimy się bać diabła, nie musimy drżeć przed jakimiś jego hordami demonicznymi, ale możemy powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie mamy zwycięstwo nad tymi rzeczami. Amen? Amen. To jest nasze dziedzictwo, kochani. Po wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej możemy deptać w imieniu Jezusa, nie we własnym imieniu, nie we własnej sile, ale to dziedzictwo nam Chrystus dał. Mamy prawo wypędzać demony, mamy prawo uzdrawiać chorych. Bóg nam daje również dary duchowe. W tym dziedzictwie, kiedy jest powiedziane, że każdy, kto nawróci się do Jezusa, kto przyjmie Go do swojego serca, jest powiedziane, że otrzyma dar Ducha Świętego. Słowo dar przetłumaczone oznacza dziedzictwo. To jest dziedzictwo Ducha Świętego. To jest bardzo szerokie spektrum. Dary Ducha Świętego, owoc Ducha Świętego. A więc wszelkie obietnice, które są w Bożym Słowie, są naszym dziedzictwem. To jest wszystko dla nas. Jednym słowem Paweł podsumowuje to takim zdaniem. Mając Chrystusa, Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Paweł był świadomy, że wszystko, co mi jest potrzebne do życia i pobożności, jakiekolwiek potrzeby cielesne, materialne, fizyczne, ale i te duchowe, to wszystko jest zaspokojone w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To jest nasze dziedzictwo. I to całe bogactwo, jakie mamy w Jezusie Chrystusie, kiedy On dał samego siebie oblubienicy, jest do naszej dyspozycji jako efekt tego, że nasz Pan oddał się właśnie nam. On oddał samego siebie najpierw, a wraz z oddaniem samego siebie dał nam do dyspozycji dziedzictwo, z którego możemy korzystać. I teraz od nas zależy, czy my z tego dziedzictwa korzystamy, czy nie. Gdzie tkwi przyczyna, że mając tak wielkiego Zbawiciela, tak wiele do dyspozycji,
to pełne dziedzictwo, o którym tylko częściowo powiedziałem, nie umiemy z tego dziedzictwa korzystać, z tej dobroci, którą Pan ma dla nas. I nieraz zachowujemy się, jakbyśmy byli żebrakami, zamiast tymi, którzy mamy prawo korzystać z tego wszystkiego, co Chrystus nam przyniósł. I gdzie tkwi przyczyna, że nie umiemy wejść w to dziedzictwo i korzystać z tego? Dlatego, że to jest bardzo ważne. My często mówimy, tak, wszystko mamy w Jezusie Chrystusie, ale czasami nie umiemy z tego korzystać. Tylko mówimy o tym, ale tego nie mamy, albo nie umiemy po prostu tego wziąć, korzystać. I kochani, bardzo mnie to tutaj jak gdyby zastanowiło i musiałem się pochylić nad tym, dlaczego nie potrafimy korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw i z tego dziedzictwa, a przecież Pan dał to wszystko dla nas, abyśmy mogli z tego korzystać. Kochani, zrozumiałem jedną rzecz, że kiedy On oddał samego siebie i uczynił to do maksimum możliwości, już bardziej nie mógł, bo dał całego siebie. Czyż można dać coś więcej niż życie? Nie można. Życie jest najdroższe. Nie ma nic droższego. Nie można nic więcej dać. Jak ktoś powiedział, nie ma kto większej miłości, jak gdy kto życie składzie za przyjaciół swoich. No nie ma co więcej dać, choćby nie wiem jakie bogactwa. Życie. Pan Jezus dał wszystko, dał maksimum możliwości. I kochani, Jego intencją było również, abyśmy również odpowiedzieli na tą Jego miłość z taką samą gorliwością i oddaniem. To znaczy, abyśmy przyjmując Jego jako Pana i Zbawiciela, wydali również samego siebie, samych siebie za Niego całkowicie. I od tego stopnia naszego oddania się Jemu zależy, jak korzystamy z tego, z Jego bogactwa, z Jego dziedzictwa. Kochani, On oczekuje, abyśmy Go pokochali tak, jak On nas pokochał. On nas pokochał z całego serca, z całej duszy, z całej siły. To nie ulega wątpliwości. I pierwsze Jego przykazanie, które On od nas oczekuje, to mówi, będziesz kochał Boga całej swojej siły, z całej myśli, z całej duszy i z całej siły, tak? Całym sercem swoim. On nas tak ukochał i dlatego On ma prawo oczekiwać tego również. Bo On dał siebie na maksa. I teraz właśnie tak, jak głęboko jesteśmy zaangażowani w tą miłość, w to oddanie Jemu, od tego będzie zależało, jak również będziemy czerpać, korzystać z tego dziedzictwa, które Pan Jezus dla nas ma. I chciałbym powiedzieć, że jest tu tego, że On oczekuje pewnej relacji, która jest Jego zasadą obdarowywania nas, korzystania z dziedzictwa, z obietnic. Są pewne trzy zasady, albo przynajmniej dwie, a ta trzecia to już po prostu ona się samoczynnie spełnia. Kochani, Bóg pragnie, abyśmy umieli korzystać z tych bogactw pod warunkiem, że najpierw, na pierwszym miejscu w naszym życiu będzie Pan i nasza relacja z Panem. I to nie na zasadzie, że ta moja relacja jest taka przypadkowa, ale ta moja relacja z Nim będzie prawdziwym rozkoszowaniem się. Po drugie, potem Bóg oczekuje, że będziemy szukać Jego woli i zaspokajania Jego potrzeb, tak jak w małżeństwie. A po trzecie, potem jako rezultat będę zaspokojony ja. Będę mógł korzystać z tych wszystkich bogactw, które mamy w dziedzictwie zagwarantowane. A więc wróćmy do pierwszego punktu. Najpierw Pan, relacja z Nim, która jest prawdziwą rozkoszą dla nas i dla naszego Pana.
Tak jak czytaliśmy tutaj, nie czytałem tych fragmentów Pieśni nad Pieśniami, ale tam jest dużo takich miejsc, gdzie wzajemnie oblubieniec i oblubienica mówią sobie, że wszystko w Tobie jest rozkoszą. Zarówno oblubieniec widzi w oblubienicy wszystko rozkoszne, a oblubienica również mówi, Twoje usta są rozkoszą i wszystko jest w nim rozkoszne. Wiele takich fragmentów tam jest. Po prostu jest to relacja bardzo, bardzo głęboka. I zwróćmy uwagę może na to, na tą pierwszą część. Najpierw Pan. Słowo takie przewodnie, które chcę do tego dołączyć, to jest Psalm 37:4, gdzie jest powiedziane, rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego życzy sobie serce Twoje. Kochani, rozkoszuj się Panem i da Ci to, czego serce pragnie, czyli da Ci coś z tego dziedzictwa, które Pan ma dla nas przeznaczone. To, co przygotował dla nas, te wszystkie rzeczy, które nas zaspokoją do końca, gdzie będziemy naprawdę usatysfakcjonowani z naszą relacją z Panem. Czy jesteśmy usatysfakcjonowani tak do końca z tą relacją z naszym Panem? Czy jesteśmy zaspokojeni? Możemy powiedzieć o naszych małżeństwach. Czy jesteśmy zaspokojeni w naszych małżeństwach tak do końca? Jeżeli nie, to wina jest właśnie w nas, że nie potrafimy korzystać z przywilejów małżeństwa. A naprawdę małżeństwo jest piękną rzeczą. I każdy, kto jest, ma postawę tego, że się wydaje za drugą osobę, może korzystać z tych ogromnych przywilejów. A więc jaka jest nasza relacja? Rozkoszowanie się Panem, to powiedziałbym, że to jest najwyższy wymiar uwielbiania Boga. To wcale nie jest takie proste, bo żeby wejść na poziom rozkoszowania się, wiąże się to z intymnością. Nie można wejść w ten poziom tak po prostu z marszu. Muszę wszystko zostawić, co mnie rozprasza i skupić się na tej jednej osobie. Muszę znaleźć miejsce i czas. Komora modlitwy. Kochani, kiedy jesteśmy w sypialni ze swoimi żonami, z mężami, czy ktoś nam towarzyszy? Przeszkadza nam? Może dzieci? Nie. Zamykamy sypialnię. Ten czas jest tylko i wyłącznie dla nas. Nikt nie może nam przeszkodzić. Nawet komórka nie może nam przeszkodzić. Bo ten czas jest czasem intymności. I dlatego nic i nikt nie może nam przeszkodzić. Nikt i nic. Przekładając to na sferę duchową z naszym Panem, my wiemy, że Bóg jest duchem i On chce mieć naszą... Jest powiedziane, że kto łączy się z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem, ale kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. A więc... Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Bóg łączy się z nami za pomocą Ducha Świętego w naszym duchu, nie w naszym ciele. Nasze ciało jest totalnie w opozycji do naszego ducha i ono nie chce wykonywać to, co duch chce wykonywać. Ono jest totalnie przeciwne. I dlatego my powinniśmy robić wszystko, aby nasze ciało zostało ukrzyżowane, abyśmy nie mieli niezmąconą relację w naszym duchu przez Ducha Świętego. Powinniśmy się wyciszyć i oczekiwać na naszego Pana. I tak długo zacząć może przede wszystkim uwielbiać Boga, chwalić Go, ale oczekiwać, aż Duch Święty przejmie kontrolę i połączy się z moim duchem. I wtedy mamy połączenie bezpośrednie z Bogiem. Bezpośrednie połączenie z Bogiem. Duch Święty łączy nas z Bogiem, którego możemy w duchu oglądać. I oglądając oblicze Jego, zaczynamy przeżywać to, co przeżywał Dawid. Duch Święty, jest powiedziane, że On nas wprowadza
we wszelkie poznanie Boga i On pozwala nam oglądać to, co oglądał Dawid. Dawid w Psalmie 16, 11 wierszu powiada tak. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. A więc rozkoszowanie się Panem to przejęcie naszego ducha przez Ducha Świętego, który łączy nas w naszym duchu z Bogiem i oprowadza nas po czym? Po głębokościach Bożych. Wiecie, dzisiaj zauważyłem taką jedną rzecz. Gdy czytamy o Duchu Świętym, jest powiedziane, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i tak dalej, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują, ale jest powiedziane, ale nam objawił to Duch Święty, który bada co? Głębokości Boże. A inny taki fragment jest powiedziane, że Paweł modli się, abyśmy poznali, jaka jest wysokość, szerokość, długość i głębokość miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa. I popatrzcie, tam są cztery wymiary. Głębokość, wysokość, szerokość i długość. Na świecie tym zewnętrznym, tutaj fizycznym, mamy trzy wymiary. Długość, szerokość, wysokość. Trzy wymiary. Jest to świat trójwymiarowy. Ta kartka to jest wymiar dwuwymiarowy. Długość razy szerokość, tak? Ale my żyjemy w wymiarze trzywymiarowym na tym świecie. Ale popatrzcie, tam jest jeszcze jeden wymiar. Głębokość. Kochani, głębokość. Czym jest ta głębokość? Jest powiedziane, że Duch bada głębokości Boże. Duch Święty. Jeżeli chcemy oglądać Boga, chcemy oglądać, kim jest Bóg, to my musimy badać to, kim, te głębokości Boże, to, co Bóg, Duch Święty nam objawia. I zrozumiałem, że ta głębokość, patrząc tutaj na ziemi, to jest coś ukrytego, coś, czego nie widać, coś, co jest, powiedzmy, głęboko pod ziemią, załóżmy, taki obraz dam. Tam nie widzimy nic, nie widzimy nic tak samo w środku. To jest ten czwarty wymiar, ale to jest coś ukrytego, coś, co jest zostawione tylko i wyłącznie dla Boga. Bóg jest na pewno minimum w czwartym wymiarze. Chociaż On jest żadnym wymiarem, on nie jest ograniczony. Ale niebo na pewno jest minimum w czwartym wymiarze, dlatego że tam na wskroś wszystko widać. Tam nie ma zasłony. Tam wszystko na wskroś widać. Przeźroczyste jest wszystko. Jest powiedziane, że drogi są złote, jakby z przeźroczystego szkła, czy z przeźroczystego kryształu, czy tak to jest powiedziane. Tam jest przeźroczyste wszystko, tam widać głębokości. I dlatego Duch Święty jedynie jest w stanie, ten, który bada głębokości Boże, wprowadzić nam i objawiać nam to, co jest w sercu Boga. To, co jest w sercu Boga, jakim On jest. I myślę, że wielu z nas już przeżywa to, kiedy modlimy się, kiedy rozkoszujemy się Panem, kiedy dochodzimy do takiego momentu, kiedy Duch Święty zaczyna przejmować kontrolę nad moją modlitwą, kiedy jesteśmy w komorze modlitwy i wtedy przychodzi czas rozkoszowania się. Wtedy. A często to tak jest ciężko, żeby się przebić, żeby się przebić do Bożej obecności, często musi mi upłynąć jakiś czas. My musimy spełnić też te warunki, prawda? Musimy zamknąć za sobą. Musimy być sami. To musi być intymny czas. Ale kiedy wejdziemy w tą intymność z Panem, to wtedy to jest najlepszy czas. Wtedy to jest coś, co wszystko bleknie, nie ma w ogóle żadnego porównania. Kiedy zaczyna Duch Święty przejmować kontrolę nad moją modlitwą, kiedy On zaczyna się wstawiać, kiedy On zaczyna, ale najpierw, zanim zaczyna się wstawiać, bo to jest jak gdyby drugi punkt, ale najpierw zaczyna objawiać piękno Jezusa Chrystusa, piękno Boga, zaczynamy się rozkoszować. Kiedy tak spędzamy czas, nie patrzymy na zegarek, bo nam tak dobrze, że po prostu nie chcemy niczego innego. Moglibyśmy tak spędzić parę godzin i nie czujemy się w ogóle zmęczeni i po prostu chcemy jeszcze, jeszcze i jeszcze. I kochani, to jest rozkoszowanie się Panem.
Duch Święty nas często prowadzi w modlitwę w językach, dlatego że sami nie potrafimy wyrazić chwały dla naszego Pana swoim własnym językiem. Nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie. To jest rozkoszowanie się między innymi Panem, ale musimy biec dalej. I kochani, zastanów się, kiedy ostatnio miałeś taki czas z Panem, kiedy rozkoszowałeś się Panem. Naprawdę nie musiałeś się przebijać i myśleć, że gdzieś ta modlitwa gdzieś jest do sufitu. Kochani, czasami musimy poświęcić więcej czasu niż zazwyczaj, ale myślę, że jak wejdziemy w tą obecność, to już nigdy nie będziemy chcieli czegoś innego. Po prostu to nam wystarczy. Powiemy dość, znalazłem, to jest to. Chcę właśnie takiej obecności. Ale to musi nas czasami kosztować. Ja z reguły, tak mówiąc z doświadczenia, to taki czas nie przychodzi od razu, kiedy wchodzę przed Jego oblicze. Nie. Ten czas przychodzi gdzieś z reguły po jakimś godzinie modlitwy. Nie wiem, jak wy macie, ale u mnie tak jest. Gdzieś po godzinie modlitwy, czasami po pół godziny, czasami po godzinie, kiedy już jak gdyby przebiję się przez te wszystkie okoliczności, kiedy moje myśli w końcu skierują się na Tego, który jest najważniejszy, a nie na sobie, na własnych potrzebach. Wtedy dopiero Bóg, Duch Święty zaczyna wprowadzać mnie w relację, w intymność z naszym Panem. To jest czasami właśnie poświęcenie dłużej niż tego oczekuję. Pamiętam, kiedyś miałem taką desperację i powiem, że to, co mówię, to przede wszystkim mówię do siebie samego. Bo pamiętam, że jak byłem młodszy, to miałem więcej takich momentów i więcej takiej desperacji, aby szukać Pana. I powiedziałem: Panie, nie odstąpię z tego miejsca, dopóki Ty mi się nie objawisz, dopóki Ty mi nie powiesz czegoś. Nie odstąpię z tego miejsca. Pamiętam jeszcze kiedyś, miałem taką pierzynę. Spaliście pod pierzyną, czy to już jest tylko historia? I tak nałożyłem pierzynę na siebie i krzyczałem, żeby mnie nikt nie słyszał. Całą noc krzyczałem: Boże, nie odstąpię od tego miejsca, dopóki się mi nie objawisz. I wiecie, Pan przyszedł. Ja nie mówię, że tak musi być zawsze, bo słyszałem różne historie. Każdy z nas na pewno inaczej to przeżywa. Niektórzy musieli parę czy nawet kilka tygodni czekać, żeby takie coś przeżyć, taką bliskość z Panem, taki przełom. Każdy z nas to inaczej przeżywa, ale jeżeli nie masz takiego przełomu i tak jesteś zadowolony tym, że się pomodliłeś, aha, dobra, pomodliłem się, no nawet godzinę się modliłem, nie jest tak źle, Pan Bóg na pewno tam to wszystko zapisał, to teraz czekać na odpowiedź. A odpowiedzi nie ma. Dlaczego? Bo Boże Słowo mówi: nie weszłeś przez pierwszy punkt. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego serce Twoje pragnie. Bóg chce, abyśmy weszli w taką relację, z relacji uwielbiania Boga, chwały, w relację rozkoszowania się. Dopóki nie wejdziemy w relację rozkoszowania się Panem, to dopóty nie możemy przeżywać tego, co jest w Psalmie 37, werset 4. Kochani, najpierw Pan, potem inne rzeczy. I kiedy mówiłem już o tym, że Duch Święty zaczyna nam objawiać Pana, wtedy przechodzimy do drugiego punktu. A tym drugim punktem było co? Potem szukanie Jego woli i zaspokajanie Jego potrzeb. Ho! Zaspokajanie Jego potrzeb. Szukanie Jego woli i zaspokajanie Jego potrzeb. Kochani, czy Bóg ma jakieś potrzeby? Czy Bóg ma jakieś potrzeby? Co za pytanie, ktoś powie. Czy Bóg ma jakieś potrzeby? Przecież On jest, wszystko ma Bóg. Co Mu potrzebne jest? Oj, kochani, obyśmy się zdziwili, ile Bóg ma potrzeb. Naprawdę.
i uwierz, że bez Ciebie i beze mnie On tych potrzeb nie zaspokoi. Że Ty i ja jesteśmy potrzebni, aby te Jego potrzeby zostały zaspokojone. Dziwna jest historia pewna o Eliaszu, kiedy była susza. Eliasz był nad potokiem Kidron i tam już woda się skończyła i wtedy Pan Bóg mówi, idź do pewnej wdowy w Sarepcie. Ja nakazałem, aby ona cię karmiła. I Eliasz poszedł. Kiedy ją spotkał, ona zbierała chrust, drewno i mówiła, że już to już jest ostatnie przygotowanie posiłku i po prostu kiedy zjedzą ten kawałeczek chleba, który mają przygotować, już umrą, bo już nie ma więcej. I w takich to okolicznościach ta wdowa spotyka Eliasza i Eliasz mówi tak. Niewiasto, proszę przygotuj mi, przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna przyrządzisz później. Dziwne, nie? Dla siebie i syna przyrządzisz później. Przecież oni już nic, nie mieli z czego przyrządzić. Już nic im nie zostało. Więc tak po ludzku mówiąc, dziwny Eliasz, kim ty jesteś? Jak ty możesz tak żądać ode mnie? Najpierw dla ciebie, a później dla mnie? Przecież ja tutaj umieram. Ja mam dziecko. Jestem kobietą. Ty jesteś mężczyzną i to takim fest. I ty jeszcze ode mnie żądasz, żebym ja tobie dała placek. Kochani, ale to jest Boża zasada. Eliasz jest tutaj symbolem Boga. A ta kobieta to my ludzie. Jeżeli my mamy jakieś potrzeby, to my musimy przede wszystkim zwrócić się do naszego Boga, dając Mu wszystko, co mamy. To, co mamy. Oddaj Mu wszystko to, co mam. To, co Ci zostało. Oddaj Mu wszystko. Tak jak uczniowie przynieśli 3 rybki i 5 chlebków i dali to Jezusowi Chrystusowi. Mieli tylko tyle, ale powiedzieli, dajemy to Tobie. A kiedy to się znajdzie w Bożych rękach, Bóg to pomnoży wszystko. I Bóg zaspokoi nasze potrzeby. Kochani, ta historia pokazuje nam, że najpierw Bóg musi być zaspokojony. On najpierw musi być zaspokojony, tak Eliasz. Tu nie jest na odwrót. Nam by się wydawało, no Eliasz powinien być jakiś współczujący. Eliasz jakoś by sobie może poradził, ale tu syn, kobieta będą umierać. Ale to jest taka Boża zasada, że najpierw Pan, a później my. Czy Bóg ma jakieś potrzeby? Tak, ma mnóstwo potrzeb. Bóg ma zadania do wykonania. Kochani, On do tych zadań nas potrzebuje. Do jakich zadań? Pan Jezus powiedział, że ja buduję Kościół mój. Kościół mój buduje swoje królestwo. I Pan Jezus powiedział, żniwo wielkie, robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił was na żniwo moje. My jesteśmy współpracownikami Bożymi. On umieścił nas również w ciele swoim tak, abyśmy o siebie nawzajem troszczyli się. Czyli troszcząc się o siebie nawzajem, troszczymy się o Jego ciało. A Jego ciało to jest Jego ciało. To jest Jego interes. To jest Jego potrzeba, aby Jego ciało było dopełnione. Aby Jego ciało było dokończone, aby Królestwo Boże mogło przyjść, ale ono musi być dopełnione, skończone. Troska o Jego ciało. Pan Jezus powiedział, jeśli kolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. A więc kiedy modlimy się, jesteśmy przed Bogiem i zaczynamy się rozkoszować Panem, wtedy przychodzi drugi punkt, Duch Święty zaczyna, daje nam ciężar, brzemię. Wtedy zaczynamy nagle widzieć potrzeby innych, nie tak swoich, ale potrzeby innych. Kiedy naprawdę spotykamy się z Panem, wtedy nagle zaczynamy widzieć potrzeby innych, tak jak Izajasz spotkał się z Panem i on widział swoją grzeszność, ale później Bóg mówi, kogo poślę? A Izajasz mówi, Panie, poślij mnie, bo jest dzieło do wykonania. Poślij mnie. Od razu zobaczył tą potrzebę. Bóg miał potrzebę. Kogo poślę?
poślij mnie. To jest jego potrzeba, Boża potrzeba. I duch zaczyna, co? Modlić się w nas. Jest powiedziane, że duch wstawia się w nas w niewysłowionych westchnieniach. Zaczynamy się w duchu modlić, kiedy jest, mamy ten czas intymności z Bogiem. Zaczynamy się w duchu wstawiać za tych, którzy są w potrzebach, za Kościół, za służbę, za misję, za żniwo. Nie jest to nam obojętne, kiedy jesteśmy w takiej obecności Bożej. Nagle zaczynamy wszystko inaczej widzieć. Nie, że ja mam potrzebę, że ja mam potrzeby, że Boże, Ty uzdrów mnie, daj mi to, zaspokój to i tamto. Nie. Kiedy mamy naprawdę za sobą ten pierwszy punkt, wtedy jestem przekonany, że nie będziesz się modlił o siebie, ale nagle zauważysz innych i będziemy się modlić o innych. I to jest Jego wola, dlatego że Boże Słowo mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam przydane. Później przychodzi czas na punkt trzeci, czyli nasze potrzeby. Wtedy dopiero na końcu gdzieś tam modlimy się o nasze potrzeby i Pan Bóg co? Zaspokaja je. Ale pod warunkiem, że przeszliśmy najpierw przez te dwa punkty. Dlatego że On chce się dzielić z nami, ale wtedy, kiedy my jesteśmy oddani Jemu. Kochani, my często właśnie popełniamy ten błąd, że prosimy o nasze potrzeby, a potem w podziękowaniu zaczynamy coś robić może dla Niego. Ale tak naprawdę Bóg chce, aby to odwrócić, aby najpierw robić to, co on czego oczekuje. Ale najpierw jeszcze, zanim zaczynamy robić, żebyśmy się zaczęli rozkoszować naszym Panem. I takie wezwanie na koniec. Oblubienica Jego przygotowała się. Kochani, do ślubu Jezusa, do ślubu, do wesela z Jezusem przygotowuje nas właśnie Duch Święty. I Duch Święty i oblubienica muszą być razem. Duch Święty pobudza oblubienicę do czujności i do całkowitego oddania się Jezusowi. A objawienie Jana mówi 22:17, a Duch i oblubienica mówią, przyjdź. Tylko zauważmy, nie sama oblubienica mówi, ale Duch i oblubienica. Przyjdź. Przyjdź. A więc jest ta współpraca, kiedy mamy tą ścisłą społeczność, kiedy Duch Święty przejmuje kontrolę nad naszym duchem, kiedy łączymy się z tym zasileniem mocy Ducha Świętego, kiedy Duch Święty wtedy przenosi nas i pokazuje nam, jakim jest nasz Pan, wtedy Duch i oblubienica mówią, Panie, przyjdź, przyjdź. Pieśni nad pieśniami 8:13. O Ty, która mieszkasz w ogrodach, a przyjaciele podsłuchują uważnie. Daj mi usłyszeć Twój głos. A oblubienica mówi dalej, pośpiesz się, mój miły. Pośpiesz się, mój miły. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Pośpiesz się, mój miły. Nie chodzi tylko o to spotkanie, kiedy już na zawsze będziemy razem, ale też o przebywanie razem i rozkoszowanie się razem tutaj na ziemi. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że Duch Święty, tak jak Marek przeczytał dzisiaj na wstępie, objawia prorokom, swoim sługom swoje plany, ale zauważcie, że On nie objawia wszystkim, tylko tym, którzy stoją przed Nim. Prorok, sługa. Każdy z nas może tego doświadczać, dlatego że powiedziane, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, On objawi wam wszystko, powie, co się stanie, przestrzeże nas przed czymś. To jest niesamowite działanie Ducha Świętego. Dlatego powinniśmy tak bardzo pielęgnować, dbać tą naszą relację z naszym Panem. Powinno nam zależeć na tym, aby być oddany Panu naszemu całkowicie, tak jak Pan jest nam oddany. I porównaliśmy to do naszej relacji z męża, żony, naszej intymności. I tak samo miejmy z Panem taką intymność, taki czas właśnie szukania i powiedzenia, Panie,
Nie puszczę się Ciebie, dopóki mi nie pokażesz, kim Ty jesteś naprawdę. Dopóki mi nie pokażesz, dopóki mi nie dasz przeżyć tej rozkoszy. Żebym tylko nie śpiewał o tym i nie czytał, ale żebym tego sam doświadczał. A wtedy całe bogactwo Chrystusowe jest do naszej dyspozycji. Pan zacznie sam za nas działać, otwierać drzwi, rozwiązywać problemy. Po prostu nie trzeba będzie wiele prosić, bo jest napisane, rozkoszuj się Panem, a da Ci czego serce. Tam nie pisze, proście Pana, a da Ci co serce. Rozkoszuj się Panem. Więc myślę, że jesteśmy tak, ja przede wszystkim do siebie to mówię, bracia i siostry, bo wiem, że mi tego też brakuje i wiem, że Bóg, już tego doświadczyłem i wiem, że Bóg po prostu ma dla nas dużo więcej z tego dziedzictwa, ale pamiętajmy, pierwsze Pan, rozkoszowanie się, a później szukanie Jego Królestwa, a nasze potrzeby będą zaspokajane. Także niech nas Pan błogosławi, niech to będzie takim zachęceniem, abyśmy oddali się całkowicie, tak jak Pan nasz oddał się dla nas. On oddał się naprawdę, nie umiem tego zrozumieć. Stwórca nieba i ziemi oddał się całkowicie. A Bóg powiedział, że wraz z Nim darował nam wszystko, co nam będzie potrzebne. Tylko czy my nie umiemy tego korzystać, bo właśnie nie potrafimy oddać się Jemu tak, jak On oddał się nam. Więc jeżeli jeszcze mamy z tym problem, chcielibyśmy Pana prosić, Panie, pomóż mi oddać się całkowicie Tobie. Oddać się Tobie, tak jak mąż oddaje się żonie, tak jak żona oddaje się mężowi. Tak jak Tyś, Panie, się oddał mi, ja też chcę się oddać Tobie. Niech to będzie taką główną myślą. Chcę się oddać Tobie, Panie, całkowicie. Aby to nie był jakiś tylko procent, ale tak, abym przeżywał rozkosz. Abym mógł się rozkoszować. Tego życzę sobie, Wam, drodzy, a wierzę, że wejdziemy w taki wymiar zupełnie inny, o wiele lepszy, bogatszy, obfitszy i nasze życie będzie bardziej błogosławione, a nade wszystko przygotujemy się na spotkanie z Nim, kiedy On przyjdzie, a Jego przyjście jest szybko, niebawem. Niech nas Pan błogosławi. Amen.